Joanna Żukowska, Stowarzyszenie Wolna Winnica. Ja chciałabym uzupełnić jeszcze pytania dotyczące Winnicy. Mam cztery krótkie pytania. Czy pan prezydent rozpatrzył już złożone w ubiegłym roku wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? W tym wniosek naszego stowarzyszenia, który złożyliśmy o zmianę planu dla Winnicy właśnie po wschodniej stronie mostu, która dotyczy tutaj z terenu okręgu Skarpa. Uzupełnię jeszcze o Winnicy, o terenie, gdzie ma stanąć wieżowiec, ponieważ jest to działka granicząca z obszarem zalewowym, jak również w całości ta działka jest obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi. A dokument studium, takie studium planistyczne dla miasta Torunia, postuluje, aby maksymalnie chronić przed zabudową takie tereny oraz przeznaczać je na funkcje związane z zielenią. A w tym miejscu właśnie ma powstać dominanta 25-piętrowy wieżowiec najwyższy w Toruniu. Czy pan prezydent to popiera? Trzecie pytanie, czy miasto również złożyło wniosek, doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nawiezienia tych odpadów na teren Natura 2000? Oraz czwarte, czy pan prezydent wie, kto jest w mieście organem ochrony środowiska i czy mógłby nam to powiedzieć? Dziękuję. Myślę, że możemy przejść do odpowiedzi, ale nie wiem, czy pan prezydent to zależy od głos, czy dyrektor wiedział, dyrektor pan. Tak, oczywiście mój głos będzie na tym etapie zasadny. Bliżej, proszę mikrofon. Mogę poprosić o wskaźnik? Tak, chciałam Państwu przypomnieć, że uchwalone studium rozwoju przestrzennego miasta, które tu Państwo widzą, wskazuje tereny Winnicy, to są te tereny po obu stronach mostu, jako tereny rozwojowe dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszy tej zabudowie zieleń Łęgowa nad Wisłą. Są to tereny predestynowane do takich funkcji, ekstensywna zabudowa, taki kierunek rozwoju pokazało miasto, uchwaliła Rada Miasta Torunia w roku 2018. Zgodnie z tymi kierunkami są realizowane dokumenty planistyczne, czyli coś bardziej szczegółowego niż to, co tu widzimy. W związku z tym Rada Miasta uchwaliła na bazie tego studium plan miejscowy właśnie dla tej części wschodniej Winnicy, czyli w tej chwili też padł głos o części zachodnią, powiem o tym za chwilę. I w tym planie, tak jak Państwo widzą tu proporcje, gro terenów, myślę, że 60%, może nawet więcej, są to tereny zielone. Tu jest teren zalewowy, to jest skarpa z pewnymi procesami osuwiskowymi, które są przebadane również w procedurze sporządzania tego planu. Na tym terenie jest niewielki fragment obszaru pod zabudowę wielorodzinną, a inwestycja, która ma być realizowana, zajmuje znowu część tej działki, część tego terenu. Plan został uchwalony w roku 2020 i na tym obszarze dopuszcza zabudowę do 80 metrów w formie dominanty w tej części, a na pozostałym terenie 16-metrowe budynki, czyli taka typowa zabudowa wielorodzinna. Poproszę kolejne zdjęcie. Ważne jest to, że w toku opracowania tego planu uzyskaliśmy wszystkie opinie i uzgodnienia, tak jak to się ma w każdej procedurze. Istotne było tutaj, na co Państwo zwracają uwagę, że jest to teren położony w obszarze Natura 2000, natomiast jest to teren już przekształcony. Nie szukajmy na górnym tarasie, powyżej lasu łęgowego i terenu zalewowego, nie szukajmy czegoś wyjątkowego. Ta zabudowa na Winnicy była i jest. Były to budynki jednorodzinne, są to ogrody działkowe, a całość nie ma najbardziej ekskluzywnego charakteru, tylko jest zdewastowana i przekształcona przez człowieka. W ramach tego procedury planistycznej uzyskaliśmy w listopadzie 2018 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Oprócz uzgodnienia jest też druga forma opiniowania planu z ustawy planistycznej. W tym uzgodnieniu na kolejnych stronach, gdybyśmy się chcieli w nie wczytać, jest położony nacisk na to, że tereny są położone w Natura 2000, że plan i jego ustalenia nie będą miały wpływu
na status, na rangę, na niszczenie tego obszaru. W związku z tym plan został sporządzony, uchwalony. Na bazie tego planu zostało wydane pozwolenie na budowę pierwszego etapu zabudowy, czyli w tym terenie zabudowa, która będzie realizowana, otrzymała pozwolenie na budowę. Dwa budynki niższe i jeden budynek 26-metrowy, na co Państwo tu zwracają uwagę. Przebudowa części układu drogowego. 26 pięter, tak, przejęzyczyłam się. To są te trzy budynki. I teraz kolejne pytanie było również skierowane do mnie, więc na nie od razu odpowiem. Faktycznie Stowarzyszenie Wolna Winnica, tak jak i również inni mieszkańcy, złożyli wnioski do pana prezydenta o zmianę planu. Takie wnioski były rozpatrzone w styczniu przez pana prezydenta na posiedzeniu 17 stycznia. Wnioski stowarzyszenia dotyczące zmiany tego planu zostały odrzucone, czyli na tym etapie, gdzie jest wydane pozwolenie na budowę, nie ma możliwości zmiany planu bez różnego rodzaju skutków. W związku z tym stowarzyszenie, tak jak i inni, zostaną poinformowani. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, ponieważ odpowiedź są już do Państwa przygotowane. I jeżeli chodzi o zabudowę jeszcze tej części winnica 2, to w związku z Państwa licznymi uwagami dotyczącymi zagospodarowania drugiej strony poproszę o całość. Jest to obszar, który stanowi jednorodny teren. W związku z tym prace planistyczne polegają na tym, żeby również w terenie części zachodniej wprowadzić zabudowę wielorodzinną. Tutaj zabudowa ma mieć 4 i 3 kondygnacje, ma być wyłącznie niska. Zabudowa ma być też ekstensywna, ma być duży udział zieleni na działkach i na wniosek mieszkańców i Rady Okręgu po naszych wizjach w terenie, wspólnych spacerach prowadziliśmy enklawy zieleni w formie parków, mini parków i zieleni, która uzupełni i wzbogaci te tereny zabudowy wielorodzinnej. Do tego terenu zostało opracowane przez firmę Geotechnika opracowanie geotechniczne. Pokazuje możliwość zabudowy na terenach zwanych przez Państwa osuwiskowymi. Są to tereny, na których występują ruchy, ale opracowanie wskazuje zabezpieczenia i wskazuje możliwości inwestycyjne obszaru oznaczonego w tej strefie pomiędzy dolnym a górnym tarasem Wisły. Plan dla części wschodniej został w tej chwili wstrzymany. Rozmawiamy też z Państwem, z Radą Okręgu, jaki kierunek mają przyjąć te tereny na części południowej. Też tu były wizje i nasze spacery. Chcielibyśmy, że zgodnie z Państwa wolą, żeby były to jak najbardziej naturalne obszary. No i dążymy do tego, żeby przy udziale mieszkańców uchwalić jednak plan zgodnie ze studium dla tej części zachodniej. Mam nadzieję, że wspólne działania doprowadzą, że to się uda. Dziękuję uprzejmie. Poproszę koleżankę panią Kalkowską, żeby się wypowiedziała w sprawie inwestycji.